Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na przepyszne małe babeczki drożdżowe. 100 ml mleka wlewam do szklanki. Do tego dodaję 25 g drożdży. Pół łyżki mąki. Pół łyżki cukru. I zamieszam. Drożdże z mlekiem odstawiam na bok. Do misy robota wbiję 4 jajka. I dodaję 75 g cukru. Cukru? I odrobinkę ekstraktu waniliowego, około pół łyżeczki. Włączam robot i ubijam jajka z cukrem na gładką, puszystą masę. Do pięknie ubitych jajek. Ja mogę spróbować? Jeszcze nie, córeczko. Dodaję mleko z drożdżami. 250 g mąki. Zmieniam trzepaczkę na mieszadło i włączam robot tak, żeby składniki wymieszać. Składniki pięknie się wymieszały. Nie próbujemy tego. Misę robota przykryję ściereczką i pozostawię ciasto do wyrośnięcia. Po godzinie dodaję do ciasta 50 g rozpuszczonego masła. I zamieszam. Ja zamieszam. Przykryję jeszcze ścierką i pozostawię na chwilę. Ciasto przekładam teraz do formy do muffinek. Ja mieszam, a ty tutaj. Do 2/3 wysokości. Daddy finkle, daddy finkle, where are you? Here I am, here I am. Nadmiar ciasta z formy zdejmuję. Nie przejmujcie się, jak Wam się pochlapało. I formę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Babeczki drożdżowe piekły się 25 minut. Pozostawię je teraz do wystudzenia. Babeczki już przestygły, czas na lukier. Do miski wrzucę cukier puder. 4 łyżki. Odrobina soku z cytryny. Zamieszam i będę dodawała wody. Na początek łyżka. Lukier jest bardzo gęsty. Dodam do niego jeszcze kilka kropel soku z cytryny. Dzięki temu zrobi się rzadszy. Możecie równie dobrze dodać wody. Jeżeli okaże się, że uzyskaliście lukier zbyt rzadki, to po prostu dodajcie znowu odrobinę cukru, pudru i mieszajcie do uzyskania pożądanej konsystencji. Mój jest ok. Posmaruję nim babeczki. I ostatnia. Z wierzchu odrobina skórki otartej z cytryny. I gotowe. Takie babeczki możecie włożyć do święconki. Życzę Wam, kochani, smacznego i miłego pieczenia oraz oczywiście zdrowych i wesołych świąt.